Nowe auto dla DPS-u w Janowicach Wielkich. Chciałam podziękować całemu zarządowi, panu staroście i pani dyrektor PCPR-u, bo to dzięki nim właśnie bus stoi tutaj i będzie nam służył, myślę, że przez wiele, wiele lat. Kto na wójta w gminie Jeżów Sudecki? Jestem zarejestrowany przez Komitet Samorządność 2024. W gminie Wleń utwardzane będą drogi dojazdowe. Za kwotę 1 400 000 zł. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich od dziś dysponują nowym autem do transportu osób niepełnosprawnych. Pojazd został zakupiony w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Znajdujemy się w Janowicach Wielkich na terenie Domu Pomocy Społecznej. Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywa w naszym domu 91 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Potrzeby naszego domu i naszych mieszkańców są duże. Takie domy jak ten tu w Janowicach Wielkich, Dom Pomocy Społecznej, w którym mieszkają osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne ruchowo, również intelektualnie, no wymaga od nas jako od organu prowadzącego, od powiatu szczególnej troski, szczególnego zainteresowania. Dlatego zawsze wtedy, kiedy jest możliwość dofinansowania, czy to do wyposażenia, czy likwidacji barier architektonicznych, zawsze Zarząd Powiatu Karkonoskiego przekazuje środki. No dziś mam tę wielką przyjemność przekazania pani dyrektor kluczyków do nowego samochodu, samochód do transportu osób niepełnosprawnych. Wartość całego zadania 225 tysięcy. Ten zakup jest bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców, przede wszystkim DPS-ów w Janowicach Wielkich, dlatego że sprawi, że ich życie będzie bardziej komfortowe, a podróże bezpieczne. W jakich celach będziecie wykorzystywać sprzęt? Na co dzień musimy dojeżdżać do wielu specjalistów i lekarzy. Sprzęt, konkretnie bus, jest specjalistyczny, pozwala nam na przewożenie osób na wózkach. Mieszkańcy bardzo dużo korzystają z opieki medycznej, więc te wyjazdy są częste. Tym autem nawet możemy pojechać na jakieś wycieczki, na jakieś występy. Jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni, że będziemy mogli sprawniej i szybciej swoją pracę wykonywać. W ogóle u nas się bardzo dużo dzieje tutaj na terenie domu, bo w ostatnim czasie odremontowaliśmy wszystkie łazienki na pałacu. Zrobiliśmy windę na pałacu. Mamy oczyszczalnię zrobioną biologiczną, mechaniczną. My mieliśmy bardzo dużą inwestycję z programu rządowego. Przygotowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków, która była niezbędna tutaj dla tego naszego ośrodka, ale też inwestujemy 50 na 50, ponieważ występujemy o fundusze do pana wojewody i między innymi wszystkie remonty, większość remontów to jest właśnie z tych funduszy, a obiekt jest trudny, bo to jest obiekt zabytkowy. Ten dom również wyposażyliśmy w nowoczesną windę, ale każdego roku w środkach, w budżecie powiatu karkonoskiego zabezpieczamy pieniądze na remonty, na doposażenie, czy to pokoje, czy części wspólne, jadalnie. No więc jak Państwo widzą, ten dom, Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest bardzo zadbany. To jest oczywiście ogromna zasługa pani dyrektor, która bardzo się stara, zawsze zwraca się z wnioskami do Zarządu Powiatu Karkonoskiego, a my też odpowiadamy, zabezpieczając środki w budżecie. Wybory samorządowe coraz bliżej i jak zapowiadaliśmy, przedstawiamy Państwu kandydatów na wójtów, burmistrzów czy radnych. Tym razem gmina Jeżów Sudecki i kandydat na wójta Edward Dudek. Edward Dudek od wielu lat jest wójtem gminy Jeżów Sudecki. Zdecydował się kolejny raz kandydować na to stanowisko. Jestem zarejestrowany przez Komitet Samorządność 2024, który zarejestrował 15 kandydatów na radnych Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim i jednocześnie dokonał rejestracji również mojej osoby jako kandydata na wójta gminy Jeżów Sudecki. Oczywiście zapytaliśmy o plany na następną kadencję.
otworzyło się światło ku temu, że możemy zakończyć kanalizowanie i wodociągowanie Jeżowa Sudeckiego. Także już jest realizowany 4. i 5. etap kanalizacji Jeżowa Sudeckiego pod Górą Szybowcową i na końcu Jeżowa Sudeckiego w kierunku Góry Szybowcowej. Dowiedzieliśmy się także o środkach pozyskanych na kolejny 6. etap budowy kanalizacji, który ma być realizowany w zachodniej części Jeżowa Sudeckiego, czyli ulica Południowa, Zachodnia, Północna, Aroniowa oraz tereny przy ulicy Polnej i Działkowej. Planujemy, że w miejscowości Płoszczyna zbudujemy mini orlik z zapleczem, ponieważ dla tych miejscowości jak Płoszczyna, Czernica jest taki obiekt całoroczny potrzebny, a w szczególności pokazuje nam to zadanie, które było zrealizowane w Janówku, budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem rekreacyjno-sportowym, gdzie zima, mimo że była zimą, nie przeszkodziła dzieciom, młodzieży w graniu w piłkę, w uczestniczeniu w zajęciach świetlicowych. Planowane są także inwestycje drogowe, także ze względu na rosnącą liczbę nieruchomości w gminie. Ślad za tym, za tą rozbudową trzeba nadążyć i z infrastrukturą. Jeżów Sudecki otrzymuje tę infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, ale jeszcze potrzebujemy budowy dróg, budowy chodników przy nich i również oświetlenia, bo obecnie budując jakąkolwiek inwestycję drogową od razu uzupełniamy przede wszystkim o oświetlenia, a tam gdzie jest to możliwe również o chodniki. Wójt Edward Dudek wspomniał także o inwestycjach z myślą o seniorach oraz najmłodszych. W tej kadencji po zmianach ustawowych powołamy Gminną Radę Seniorów i również na bazie nowego budynku biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej chcemy stworzyć takie gminne centrum senioralne, które będzie współpracowało z naszymi świetlicami wiejskimi we wszystkich wsiach. Chcemy na bazie byłego budynku szkoły podstawowej przebudować go i zbudować przedszkole gminne 10-oddziałowe, gdzie jesteśmy zapisani w zakresie funduszy z Unii Europejskiej w ramach ZIT-ów jeleniogórskich na dofinansowanie tego zadania kwotą 9 milionów złotych. Przypominamy, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Zadecydują o składach rad gminnych i powiatowych oraz o składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wybierzemy także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów naszych małych ojczyzn. Na dniach na terenie gminy Wleń mają się rozpocząć remonty dróg dojazdowych do posesji. Wszystkie zadania zakończą się w tym roku. W gminie Wleń niebawem rozpocznie się realizacja kilku zadań drogowych. Utwardzane mają być drogi dojazdowe do posesji. Na początku przyszłego tygodnia place budów zostaną przekazane wykonawcy. Za kwotę 1 400 000 zł chcemy wykonać około 2 km dróg dojazdowych do mieszkańców. No, naszym utrapieniem jest to, że nasi mieszkańcy mają często drogi od drogi głównej do swoich posesji, są to drogi gminne, które są po prostu w złym stanie technicznym i chcemy to poprawić. Środki na ten cel gmina pozyskała z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Drogi będą w formie dobrej bitej, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że na asfalt nas nie stać, ale w rozmowach z mieszkańcami, z rozmów z mieszkańcami wiem, że są zadowoleni z tego, że jednak poprawi im się komfort dojazdu do domu. Drogi mają być utwardzane w 16 miejscach na terenie gminy Wleń. Przypominamy o wydarzeniu pod nazwą Zielono-Niebieskie To My Kowary, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach od godziny 11 do 18. Szanowni Państwo, zapraszam 16 marca od godziny 11 do godziny 18. Będziemy kończyli projekt Zielono-Niebieskie Kowary. Projekt, który przyniósł Kowarom pozytywną zmianę ekologiczną. Pozyskaliśmy ponad 13 milionów złotych. Sam projekt kosztuje 15 milionów złotych. Tutaj 16 zapraszamy na kowarskie stragany. Tym razem na wielkanocne ozdoby, na wypieki wielkanocne. Zapraszamy również na stoiska rękodzielnicze. Będą nasze rady rodziców SP1 i SP3 prezentowały swoje wypieki.
ale również zapraszamy na cykl konferencji poświęconych zielono-niebieskim kowarom, konferencji poświęconej wodzie, ziemi, powietrzu i wszystkiemu segregacji, wszystkiemu temu, co towarzyszy ekologii. Również od godziny 16 do 18 zapraszamy na występ Krzysztofa Wałeckiego. Kilka miesięcy temu występował na Kowarskiej Muszli, bardzo Wam się podobał. W związku z tym zapraszamy również 16 marca. A 16 marca w ramach Zielono-Niebieskich odbędzie się także gra terenowa pod nazwą Polskie Dzikie Zwierzęta i Rower, a także finał konkursów artystycznych. Więcej szczegółów na temat organizowanego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej zielone.kowary.pl. Spotkania prezydenta z mieszkańcami są organizowane w ramach projektu Żyj, Mieszkaj, Pracuj w Jeleniej Górze. Kolejny taki odbędzie się już jutro, 14 marca o godzinie 17 w Akademii Happy Kids przy Alei Jana Pawła II 20A. W trakcie spotkania prezydent podsumuje ostatnie kilka lat działalności, mówiąc m.in. o podjętych inicjatywach, zrealizowanych inwestycjach oraz środkach, które przez te 5 lat udało się pozyskać. Jak na każdym z takich wydarzeń, będzie również okazja do zadawania pytań. W imieniu organizatora serdecznie Państwa zapraszamy. Siedemnastego marca odbędzie się koncert pasyjny z udziałem Małgorzaty Walewskiej i Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej. Wydarzenie zorganizowane zostanie w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze. Start godzina 19. Organizatorami wydarzenia są Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Telewizja Dam Jelenia Góra oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. I tą informacją kończymy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.